Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu zamiast vlogmasu typowego, taki gadany filmik. Będzie to prezentownik dla niemowlaka, czyli od 0 do roku, ponieważ już powyżej jest troszeczkę inne te zabawki, troszeczkę inny etap rozwoju i uważam, że po prostu ten prezentownik będzie od 0 do roku dla dziecka. Mam tutaj 13 rzeczy wymienionych, ale jeżeli z wymienionych rzeczy, które tu wymieniłam, nie sprawdza się totalnie, w sensie no nie jest dla niemowlaka, chociaż wątpię, to możecie pisać albo ewentualnie pisać propozycje, co jeszcze do takiego niemowlaka można kupić po prostu. Z tych rzeczy sama bym parę chciała. Sama bym chciała kupić albo wymienić, bo mamy na przykład te rzeczy, ale bym chciała wymienić na coś innego, albo chciałabym dostać, kupić i tego typu rzeczy. Najważniejsze to możecie pytać, no chyba, że chcecie zrobić niespodziankę, ale jeżeli to ma być dla niemowlaka, to warto pytać rodziców, czy taka rzecz im się przyda, bo trzecia mata ewentualnie edukacyjna nie przyda się, tylko zawala miejsce. Co tu jeszcze? Druga karuzela na przykład, albo setna sukienka, no nie przyda się w takim samym rozmiarze. Po prostu dziecko nie jest w stanie tego wszystkiego założyć. Więc warto pytać rodziców, czy dana rzecz im się przyda, czy nie. Zacznijmy. Pierwszy punkt to jest mata edukacyjna. My mamy matę edukacyjną, taką różową. Malutka już powoli się nią interesuje. Interesuje się tymi wiszącymi zabawkami. Ta nasza mata właśnie ma 4 zabawki, które wiszą i łatwo można troszeczkę je pociągnąć. Jak się pociągnie, to te łuki troszeczkę się uginają pod wpływem właśnie pociągnięcia. Plus na środku ma taki kręcący kwiatuszek z muzyczką. No i się kręci, ale nie pamiętam, czy ma jakieś światełka, czy nie. Ale mała się tym powoli zaczyna interesować, bo już parę razy tam dotknęła zabawki i zaczęła się po prostu śmiać i cieszyć po prostu. Ale no jeszcze nie jest na tym etapie super wierzgania należąco, ale już powoli, powoli się to dzieje. I tak bym chciała wymienić na coś nowego, bo my tą mamy matę używaną. Jak kupowaliśmy wszystkie akcesoria do łóżeczka, to po prostu ona jest używana i chciałabym wymienić na coś nowego, po prostu takiego w naszym stylu, bo ona jest tak mocno różowa, troszeczkę mi to nie pasuje, chciałabym coś bardziej w stonowanych kolorach. Jest bardzo dużo różnych opcji na internecie i chciałabym, żeby ta mata, którą byśmy chcieli, znaczy byśmy chcieli kupić ewentualnie, żeby była troszeczkę bardziej grubego materiału, bardziej taka miękka, bo ta co mamy jest totalnie taka płaska, że jak ją się położy na ziemi, no to jakbyście leżeli na ziemi, dosłownie, tu nie ma żadnej ochrony, dlatego ja ewentualnie na dywanie ją kładę, albo rozkładam kocyk i na to kładę tą matę, żeby po prostu malutka miała troszeczkę mięciutko, a nie leżała na samej ziemi, bo sami byśmy nie chcieli leżeć na samej ziemi, po prostu. Więc jest bardzo dużo różnych opcji na internecie, większych, mniejszych, więc naprawdę to jest spoczko rzecz, bo może to zająć dziecko na parę chwil chociaż, albo na dłużej. To zabawki kontrastowe. Ja tutaj mam parę niektórych schowanych, ale mam tylko te wyciągnięte. Pierwsza to tutaj taka zabawka, pluszak, królik. O. To też jest używane, ale to jest najważniejsze. W kontrastowych zabawkach chodzi o to, żeby było czarno-białe. Mogą być czarno-białe, po prostu zwykłe czarno-białe, ale fajnie też, żeby miało jakiś mocny kolor. Najczęściej jest to czerwony, ale może być żółty, tak jak w naszych właśnie, jak to się nazywa, wszystkich kocykach, motylku do łóżeczka, ochraniaczach i tego typu. One są biało, czarne i żółte. Może być żółty, czerwony, najczęściej jest czerwony i tutaj mamy różową wersję takiej panienki. Chyba też jeszcze mamy w pudle jeszcze jedną tego typu, ale ona jest mięciutka
A ta sukieneczka ma folię w środku, więc to jest dodatkowo coś. A tutaj ma wokół takie tasiemki, w kropki, no kropki głównie, plus takie mniejsze, większe tego typu. Potem jeszcze tutaj kwiatuszek, więc to jest naprawdę fajne. To jest z firmy Care Moms. Plus z tego samego, potem to było kupione w innym zestawie. Tą wersję widziałam w kolorze czerwonym najczęściej na internecie, ale to jest to samo. Mamy w wersji różowej. Taka jedna strona ma tutaj właśnie różne te tasiemki znowu. Dwie wersje, taką tą kuleczkową, tutaj jakieś takie trójkąty. Lustereczko, które jest no miękkie, to nie jest takie lusterko. Wersja różowa, znaczy różowa w kropki. Tutaj taki trójkącik, paski, kolejne tasiemki. Tutaj znowu coś. A druga strona, to już mamy takie czarno-białe obrazki po prostu, więc to jest spoko, to jest miękkie, więc dziecko się z tym nie pokaleczy i tak dalej, więc o to chodzi w tych zabawkach kontrastowych. Są również karty, książki kontrastowe, jest tego bardzo dużo, w Empiku bardzo dużo tego jest, ale warto też kupić to na Allegro, bo to samo się znajdzie. Tak jak mówiłam, książeczki kontrastowe, jest tego naprawdę sporo na internecie i sama poprosiłam Zuzię, żeby kupiła mi taką książeczkę, która ma karty również, karty i książeczkę kontrastowe, bo sama chciałam ją sobie kupić, a kupowałyśmy również prezenty dla maluchów, więc poprosiłam ją po prostu o ten prezent dla małej, bo sama sobie po prostu wybrałam, ale również jak byłam ostatnio w Empiku, to widziałam inne wersje, co też mnie interesują i prawdopodobnie malutkiej kupię. Książeczki kontrastowe to jest spoczko rzecz, bo jak dziecko leży na brzuszku, to również może sobie patrzeć. Jak będzie starsze, będzie sobie mogło po prostu przekładać. Rodzice, jak będzie malutkie dziecko, to można również rozkładać te po prostu karty i pokazywać dziecku. Więc uważam, że to jest naprawdę spoczko rzecz jako prezent, bo ona rozwija po prostu umysł i książeczki do czytania. My nie mamy za dużo książeczek do czytania. Mamy dosłownie dwie, trzy, nie wiem gdzie jest ta trzecia, na dobrą sprawę. Tutaj mamy taką książkę. My te książki dostaliśmy i jedna, to jak wam pokażę, no, była kupiona od osoby trzeciej. O, tego typu książeczka, mama, tata i ja. I mamy tutaj różne właśnie też obrazki i różne wierszyki i tego typu rzeczy. Ona jest twarda. O, i ja czytam czasami Aurorę, po prostu sobie czytamy. A jak będzie starsza, to będzie miała właśnie taką książeczkę do patrzenia i tak dalej. Muszę wziąć od mojej mamy ze strychu, bo prawdopodobnie tam są książeczki, które my myłyśmy z Hanią z dzieciństwa po prostu, żeby mała też właśnie miała tego typu rozrywkę. A kolejna wersja książeczki to jest miękka książeczka, plus tutaj właśnie jest piszczałka po prostu, jako kaczuszka. Tego typu miękkie książeczki są też dobre dla dzieci, szczególnie takich małych, bo one sobie nic nie zrobią. Tutaj mogłyby się ewentualnie zahaczyć o tą książkę i sobie coś zrobić. Tutaj mogą ją tak wyniętolić i nic się z nim nie stanie. No wiadomo, trochę, trochę będzie pokieroszowana, ale nic się z nią nie stanie. I ewentualnie to tego typu książeczkę można również dać do wody, jak dziecko się kąpie i może sobie ewentualnie wtedy poczytać, zrelaksować sobie tak kąpiel po prostu, żeby nie było za bardzo zestresowane dziecko. Więc tego typu książeczkę, taką właśnie plastikową, można również dodać do wody. Piąty punkt to karuzela na łóżeczko. My mamy tę karuzelę i widzieliście ją wiele razy na vlogmasach i ją pokazywałam również. Malutka się tym interesuje, więc uważam, że to jest spoczko rzecz. Możliwe, że zainwestujemy też w coś nowego, coś bardziej naszego, ale no nie jestem tego pewna. Więc zobaczę, po prostu kolor mi nie pasuje i styl. Ale
wiadomo, to po prostu było wtedy budżetowe, żeby było coś. Uważamy, że karuzela na łóżeczko to też jest spoczko rzecz, ponieważ nasza jest od Fisher Price'a i ma, tak, ta karuzela się kręci, ma właśnie te zabawki wiszące, plus właśnie taki projektor i muzyczka, na przykład bicie serca, natura oraz Mozart czy Bach, po prostu tam takie nutki lecą. I zaczyna się ten też powoli interesować, patrzeć właśnie tak w górę, że coś tam się kręci, coś tam się rusza. Wiadomo, właśnie tak jak mówiłam na początku, pytajcie rodziców, czy potrzebują tego, bo czy ewentualnie im się zniszczyło, nie mają, czy cokolwiek. Bo jeżeli posiadają, no to bez sensu kupować drugą, bo po co? Po co? Bo gdzie mają sobie to zahaczyć? Mają przecież jedną łóżeczko na dobrą sprawę. Album na zdjęcia. Też ewentualnie można kupić odcisk, albo najczęściej przy odcisku, gdzie się odciska łapkę lub nóżkę, można wsadzić na przykład zdjęcie właśnie dziecka. Uważam, że album na zdjęcia to też spoko, fajna rzecz, ponieważ rodzice najczęściej mają mnóstwo zdjęć dziecka, ale nie mają gdzie tego po prostu dawać. Można ewentualnie poprosić rodziców o parę zdjęć, czy o parę, no kilka zdjęć dziecka, ich na przykład, i możecie zrobić książeczkę na printu albo na Empiku, tą fotoksiążkę, albo po prostu kupić zwykły, czysty album na zdjęcia, żeby po prostu rodzice powoli sobie je zapełniali. Bujaki. To po prostu już nie mogę tego doczekać, naprawdę, bo też poprosiłam moją mamę, moich rodziców o kupno tego typu bujaczka. Uważam, że jak się zatnie dziecko, to ma się chociaż chwilę na zjedzenie czegoś, na wypicie herbaty, kawy, albo pomalowanie się, ewentualnie nagranie czegoś, jak ktoś nagrywa na YouTubie, posprzątanie, bo tak dziecko jest zapięte, jest bezpieczne, leży i są różne opcje. Albo właśnie tak się sobie buja, tak się buja, albo wibracje ma, różne właśnie zabawki sobie wiszą. To też uspokaja dziecko, bo mają ruch. Najczęściej dziecko zasypie podczas ich chodzenia na spacer, prawda? Bo po prostu ma ruch w tym łóżeczku, w tym wózku. Coś się dzieje, nie jest tak statycznie, nie leży po prostu. Więc uważam, że w bujaku właśnie, który się rusza, buja lub wibracje ma, dziecko po prostu szybciej zaśnie. Tak uważam. I szczególnie jak ma problem z zaśnięciem, bo Aurorka ma problem z zaśnięciem. Ja to widzę, że ona się męczy wieczorem, żeby zasnąć. I naprawdę nie mogę się doczekać tego momentu, aż po prostu dostaniemy ten bujak. Teraz jestem ciekawa, jak właśnie zareaguje i czy nam się w ogóle tu zmieści, ale na pewno znajdę miejsce na niego. Dosłownie, na bank znajdę miejsce. W razie czego, no to choinka już pójdzie w odstawkę. Szumiące zabawki. Aurorka właśnie dostała od wujka w sobotę swojego pierwszego szumisia, taką wydrę, która już przestała grać, bo ona gra 30 minut. No jest też z Fisher Price'a i naprawdę ta zabawka jest niesamowita. Nie wiem, czy inne szumisie robią właśnie tego typu rzeczy, ale ona ma tak, ona się rusza tak, jakby oddychała, ma światełko, ma dźwięk oddychania, różne muzyki, melodie, nie wiem, czy bicie serca, za bardzo nie rozglądałam, nie patrzyłam, jakie ma inne funkcje, bo u nas dosłownie chodzi tylko o oddychanie i właśnie dźwięki oddychania i światełko, ale ona przy tym zasypie. Szczególnie jak jest spokojna i widać, że chce spać, to jak się ją położy, to potrafi przy tym po prostu zasnąć. Jest to po prostu wybawienie. Poza tym jest ładna ta zabawka. Po prostu. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Inne też są ładne, ale nie wiem, czy one mają właśnie tylko funkcję świecenia i ewentualnie jakieś tam dźwięki w tle, a ta ma inne funkcje po prostu. Prawdopodobnie Wam pokażę tego szumisia, Wam tutaj pokażę przebitki,
Ale naprawdę, szumiące zabawki to też jest coś, co się przydaje. Ale też warto zapytać rodziców, czy w ogóle chcą, czy uważają, że to jest spoczko, rzecz dla ich dziecka. Tekstylia. Tutaj ogólnie dałam tekstylia, ponieważ kocyki to też warto się zapytać, czy potrzebują kolejnego kocyka, bo my mamy tych kocyków dość sporo. Więc no tak... Nie wiem, czy bym chciała kolejny kocyk, no ale trudno, jak dostaniemy kolejne kocyki, to się nic nie stanie. Można ewentualnie kupić motylka, bo ja na przykład bym z chęcią dostała kolejnego motyka dla małej, bo mamy jednego i on się tak przewija raz w wózku, raz w łóżeczku, raz tutaj i fajnie by było mieć tylko jeden taki do wózka, a drugi właśnie tutaj do domu po prostu, żeby był, bo tak to się lata, szuka go. I czasami się zapomina na spacer wziąć właśnie motylka, a to się przydaje po prostu. Poduszki, no nie do końca, ale przyda się na pewno pieluchy tetrowe, tego typu tetrowe właśnie pieluchy, bambusowe też w sumie, chociaż my bambusowych nie mamy, muślinowe, jak na przykład takie otulacze, i takie zwykłe bawełniane pieluchy, bo to idzie po prostu tak. Szczególnie duże. One muszą być duże, one nie mogą być małe, one muszą być duże, żeby po prostu wytrzeć dziecko. Jak coś się dzieje, to po prostu to idzie jako pierwsze do wytarcia dziecka, a nie coś innego. To naprawdę u nas by się w większej ilości przydało. Ewentualnie również zawieszki do smoczków, to też mogę jako tekstylia tutaj dać, bo zawieszki do smoczków też się przydają. My nie mamy, ale mamy plan, ja na razie o tym nie mówię. Zobaczymy po prostu, jak mi wyjdzie. No. Czy coś jeszcze do tekstylii? Kocyki, właśnie te pieluchy, ewentualnie to, co rodzice też potrzebują, typu otulacz do wózka, też można właśnie zaliczyć do tekstyliów. Chusta do noszenia. Jeżeli mama nie posiada, to też warto ją kupić. Po prostu. Fajnie by było, żeby były dwie, bo jak coś się stanie, no to zawsze ma się drugą w zapasie, bo pierwszą trzeba wybrać. Po prostu. To ułatwia dość sporo, ponieważ szczególnie jak dziecko potrzebuje bliskości w tych początkowych miesiącach noszenia, to mama po prostu utknęła z dzieckiem. A tutaj robi się brud, syf, mama chce posprzątać, denerwuje się, bo posprzątać nie może, bo musi zająć się dzieckiem, bo płacze i potrzebuje bliskości, a jest najedzone i wszystkie inne potrzeby są zapełnione, tak? A trzeba pozmywać naczynia, posprzątać, stawić pranie, no nadal tutaj trzeba jakkolwiek funkcjonować, prawda? A tak to do tej chusty dziecko się włoży i dziecko ma bliskość, może zasnąć również przy mamie i jest to po prostu ułatwione, bo mama może się czymś zająć. Na spacery, w lato również, w lato, wiosnę, bo w zimę to nie do końca, no bo trzeba tą kurtkę zapiąć, prawda? Dziecko też musi mieć ciepło, w kombinezonie i w fuście nosić nie będziemy, bo to już za grubo, ale w wiosnę, kiedy będzie cieplej, w lato, na spacerach, nie ciągnąć wózka na przykład, tylko właśnie można wsadzić ją, dziecko, do chusty. Poduszka do zabawy. Chodzi mi tutaj o lamę i leniwca. I to są takie dwie rzeczy, które mi się podobają. Te dwie rzeczy, naprawdę, bo dziecko po pierwsze leży na brzuszku, to ułatwia właśnie leżenie na brzuszku, szczególnie jak dziecko nie lubi leżeć na brzuszku. Brzuszku, tak, kolejny raz powiedziałam brzuszku, a ma przed sobą fajne zabawki i ewentualnie w przyszłości jakąś tam zabawkę, szczególnie tą lamę, bo można te wszystkie zabawki chyba odpiąć lub schować i ma po prostu dziecko taką wielką lamę do zabawy jako takiego pluszaka. Drewniane zabawki, plastikowe, no to się brudzą i no tak nie do końca, a drewniane są dość twarde, szczególnie na ząbki, to troszeczkę się przydaje. Drewnianych zabawek nie mamy, ale również mogą być takie mięciutkie,
Po prostu takie mięciutkie, mięciutkie zabawki, jakieś klocki, bo to też dziecko się po prostu tym bawi. Wiadomo, to też tutaj ostrożnie, to tutaj też trzeba dopasować do wieku w jakimś stopniu, żeby sobie krzywdy nie zrobiło. Niania elektroniczna, ewentualnie z kamerą. My niani elektronicznej nie mamy, ale zastanawiamy się, czy nie zainwestować pieniędzy właśnie w nianię elektroniczną, ponieważ jak ja tutaj siedzę, to je małej w pokoju nie widzę. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie płaczę, więc jedyna moja myśl to śpi. Po prostu. Ale czy tak jest? Nie mam bladego pojęcia, prawda? Nie wiem, czy oddycha, czy jest wszystko z nią w porządku i tak dalej. Nie jestem w stanie tego po prostu powiedzieć. A tak, miałabym telefon i mogłabym odpalić sobie właśnie aplikację z kamerą i zobaczyć dziecko. Dosłownie. Rodzice przed wieczór mają większy dom, na przykład mają dom. Pokój dziecka jest na wyżej, salon, w którym siedzą wieczorem, jest na dole. Mama, no, nie będzie latała non-stop tak co chwilę, żeby sprawdzić, czy z dzieckiem jest wszystko ok. My mamy blisko i najczęściej siedzimy właśnie z małą. Mała siedzi gdzieś tutaj, albo w pokoju, my razem z nią. Więc mamy troszeczkę tą sprawę ułatwioną, ale chcielibyśmy czasami ją tam po prostu zamknąć w pokoju, żeby sobie grzecznie spała i nie miała za dużo bodźców z tego salonu po prostu, a my byśmy po prostu chcieli obejrzeć jakiś film, serial, po prostu pogadać trochę głośniej, a przy dziecku za bardzo tego się nie da, więc uważam, że to jest naprawdę fajna rzecz. Fajnie można kupić dwie. Dwie się ewentualnie by przydały, bo na przykład jedną zahaczy się i zaczepi w pokoiku, a drugą na przykład gdzieś w salonie. Wiadomo, tutaj to tak nie do końca. Mamy małe mieszkanko, to też trzeba patrzeć na parametry mieszkaniowe, jak mieszkają po prostu rodzice. Po prostu czy to jest duży dom, duże mieszkanie, czy małe mieszkanie, bo małe mieszkanie, tak jak my tutaj mamy, takie małe mieszkanko, można powiedzieć. Jedna kamera by nam się przydała. To właśnie nie elektroniczna. W większym domu, przed parterowym, znaczy parterowym, piętrowym, fajnie by było mieć dwie. Jedną na górze, drugą na dole. Ubrania. Te, co by się przydały rodzicom. W naszym przypadku pajacyki. Pajacyki by nam się te bardzo przydały, ponieważ mamy na rozmiar 62 mało pajacyków. Już. Mieliśmy więcej na 56, a na 62 już mniej. Dużo mamy na 62 body, więc body nam by się nie przydało. Ale za to właśnie pajacyki, spodenki. To wtedy tak. Po prostu, bo spodenek też mamy deficyt właśnie takich większych. To też trzeba się zapytać po prostu rodziców, co by się przydało. Wygodne ubrania. Uważam, że wygodne ubrania. Tak. Niewygodne ubrania to mniej, bo dziecko nie będzie w tym chodziło na co dzień. I tak na dobrą to sprawę to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję, razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!